Częstochowa gościła duchownych z 13 diecezji na 11 już Mistrzostwach Polski Księży w piłce halowej. 13 i 14 lutego kapłani rozgrywali pełne emocji mecze w hali Polonia oraz w niedalekim Olsztynie. Mistrzostwa odbywały się w przyjaznej atmosferze, pełnej wzajemnej życzliwości, a gra była, jak przystało na kapłanów, fair play. Głównym organizatorem imprezy był duszpasterz sportowców archidiecezji częstochowskiej i kapitan reprezentacji częstochowskich księży ksiądz Łukasz Dybowski. To na pewno organizacja troszkę też czasu pochłania, ale to taka przyjemność też na pewno i takiego podzielenia się z właśnie księżmi z różnych diecezji w Polsce, doświadczeniem też i w pracy takiej duszpasterskiej, ale też dzielenie pasji. Ja chciałem, żeby to była taka akcja duszpasterska też pokazania, dlatego mamy na trybunach trochę kibiców i z tego się też powodu cieszymy. No, sport nam też pomaga, księże uprawiający sport, sport nam pomaga w duszpasterstwie, nie ukrywam, i jest to jakimś tam atutem księdza, który trochę się rusza, biega, nie wiem, za piłką czy gra w siatkówkę. No jest sport na pewno też takim, no mówię, mocnym, mocnym atutem wśród młodzieży, szczególnie dzieci również. Na pewno są bardzo dobrze przez nas odbierani, bo właśnie wychodzą też do młodych, pokazują, że również gra na boisku, to nie przeszkadza niczemu, prawda? I ogólnie tacy księża są chyba najlepsi, którzy nie poświęcają się tylko jednemu, ale również ich pasje rozwijają, tak? Na pierwszym miejscu w seminarium jest oczywiście formacja duchowa. Sport to zapełnia nasz czas wolny, także zajmujemy się przede wszystkim formacją duchowną, żeby później tych młodych ludzi prowadzić do Pana Boga, do Jezusa. Ale przez sport też zdobywamy dużo tych młodych, którzy idą za nami, którzy chcą, radują się na boisku i w ten sposób ich też przyciągamy do Kościoła, do Pana Boga. Kibice na trybunach zagrzewali do gry w sposób, którego nie powstydziłyby się profesjonalne krajowe i klubowe boiska. Przyszliśmy tutaj grupą młodzieży kibicować naszemu prefektowi, który właśnie gra z numerem 13, księdzu Piotrowi Sokalskiemu, tak? Naszemu parafianinowi, no musimy doping trzymać, prawda? No bo kibica to kolejny zawodnik na boisku, prawda? No my w seminarium już raczej mamy taką ekipę, gdzie na siatkówkę jeździmy, na piłkę nożną, to są akurat stali księża, 10 takich stałych księży. No i tak regularnie spotykamy się, każdy z nas ma tą pasję i chce rozwijać. Księża archidiecezji częstochowskiej po ciężkich zmaganiach zajęli 3. miejsce w turnieju, najwyższe w historii archidiecezji. Bardzo cieszymy się, bo nigdy nam się nie udało osiągnąć tego, co osiągnęliśmy tutaj w Częstochowie, czyli 3. miejsca, czyli brązowy medal. Można powiedzieć, Zamość był poza zasięgiem, to prawie mistrzowie Europy, księży. Próbowaliśmy, ale nie wyszło. Cieszymy się 3. miejscem. Mecz o brązowy medal no, był ciężki. Ja myślę, że już mecze takie wchodzące w skład półfinału czy finałowe, to już mecz, adrenalina jest wysoko i się całkowicie inaczej gra. Każdy pojedynek jest ciężki. Tam nie ma już słabych drużyn. Drugie miejsce zajęli broniący tytułu przedstawiciele diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Mistrzami Polski zostali księża z diecezji tarnowskiej.
cieszymy się, że po raz pierwszy w historii naszej diecezji zostaliśmy mistrzami Polski księży w piłce nożnej. No nie spodziewaliśmy się tego sukcesu, ale jesteśmy tak szczęśliwi, że to jeszcze do nas nie dochodzi. Muszę powiedzieć, że byłem do tej pory na wszystkich mistrzostwach, 11, które były do tej pory, i niesamowicie poziom z roku na rok jest coraz wyższy. No, mecz finałowy stał naprawdę na dobrym poziomie, zresztą podkreślali to również koledzy z innych drużyn, gdzie mówili, że nawet na miarę Ligi Mistrzów, oczywiście to tak trochę tak, żeby podnieść rangę tego meczu, ale wydaje się mi, że naprawdę była walka do końca, były zwrot akcji, no i zakończone rzutami karnymi, gdzie po raz trzeci w dzisiejszym dniu przeszliśmy do kolejnych rund rzutami karnymi. Mamy świetnego bramkarza, i zresztą został uznany najlepszym bramkarzem mistrzostw i on nam naprawdę wiele pomógł, oczywiście też nasza modlitwa, no i na pewno pomoc z góry. Arcybiskup Wacław Depo, który objął patronat honorowy nad imprezą, przewodniczył mszy świętej na Jasnej Górze na rozpoczęcie mistrzostw, którą koncelebrowali kapłani biorący udział w zawodach. W hali Polonia metropolita częstochowski wziął też udział w dekoracji najlepszych drużyn. Towarzyszył mu ksiądz Edward Pleni, krajowy duszpasterz polskich sportowców. Drodzy kibice, bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy mistrza Polski. Dziękujemy wam za wsparcie. Cieszymy się, że mogliśmy tutaj być na tych mistrzostwach, że wygraliśmy i będziemy za rok starać się również powtórzyć ten sukces. Myślę, że z waszą pomocą to osiągniemy.